Dzień dobry moi drodzy, witam dziś w 261 dzień 2020 roku. Mamy czwartek, 17 września. Witam gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy są z nami od początku i śledzą każdy odcinek codziennika. To już dziś 186 raz spotykamy się, ale witam też tych, którzy może po raz pierwszy trafili do nas i słuchają rozważań duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, transmitowanych i udostępnianych przez chrześcijańską telewizję internetową. Posłuchajcie Bożego Słowa, które dziś Bóg chce skierować do naszych serc. To słowo szczególne zapisane jest w Księdze proroka Izajasza w 41 rozdziale i 13 wersecie. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. A w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, w 30 i 31 wersecie czytamy: Piotr, widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go. Czy czujecie się dziś bezpieczni? Mieszkamy w bezpiecznym państwie. Nad nami czuwają służby. Policja, wojsko, straż pożarna. Mamy zabezpieczenie służb medycznych. Wielu z nas mieszka na zamkniętych, chronionych osiedlach. W naszych domach montujemy systemy alarmowe, które mają zapobiec wtargnięciu do naszych domów niepożądanych osób. To wszystko ma nam dać dziś bezpieczeństwo albo poczucie bezpieczeństwa. Ten świat to nam oferuje. Ale tak naprawdę, jeśli szukamy bezpieczeństwa, tak naprawdę, jeśli chcemy mieć w naszych sercach pokój, to nasze bezpieczeństwo powinniśmy powierzyć Wszechmogącemu Bogu. Szczególnie przypomina nam dziś o tym data 17 września, kiedy nasza ojczyzna w 1939 roku została z drugiej wschodniej strony zaatakowana. Kiedy obywatele Rzeczpospolitej musieli w trwodze myśleć o tym, co może nastąpić jutro, bojąc się o swoje życie, o życie swoich najbliższych. I wtedy ani wojsko, ani żadna ze służb nie była w stanie zagwarantować i przynieść pełnego bezpieczeństwa. Dlatego dziś, żyjąc w czasach pokoju i dziękując za to wszystko, co możemy wspólnie przeżywać w tak naprawdę dobrym dla naszego kraju i dla nas samych czasie, chcemy całą swoją ufność powierzyć Wszechmogącemu Bogu i na Nim położyć. Chcemy żyć w Jego obecności, w Jego pokoju i trzymać mocno wyciągniętą w naszą stronę Jego dłoń. Uchwyć nas, Panie, poprowadź, pozwól realizować plany, które dla nas dałeś i które w nasze serca włożyłeś. Pomódlcie się ze mną i poproście o pokój waszych serc, ale pokój też dla naszych rodzin i dla naszej ojczyzny na cały dzisiejszy dzień. Dobry nasz Panie i Boże, przed Tobą stajemy i w Tobie szukamy pokoju. Ty jesteś jedyną tarczą, Ty jesteś naszą ochroną. Ty jesteś tym, który może nas przeprowadzić nawet przez trudny okres. Dziękujemy Ci za pokój dla naszej ojczyzny, za to wszystko, co możemy wspólnie przeżywać. Dziękujemy Ci za czas łaski, czas, w którym otaczasz nas swoją opieką i prowadzisz. Przybądź, Panie, do nas, za rękę weź nas i prowadź sam, aż dusza nasza stanie u niebios bram. Niech ufam Twojej mocy w najgorszy czas. Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Błogosławionego, dobrego dnia. Dla was wszystkich życzę. Zostańcie z Bogiem.